wszystkich bardzo serdecznie z jeziora. Na tym jeziorze tutaj jest dość bezpiecznie, bo potrafię pływać. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest tutaj małe dziecko i ktoś chciałby je, małe niemowlę, wrzucić do wody. Tragiczna sytuacja. Mniej więcej w takiej sytuacji był człowiek, wtedy kiedy grzech był na świecie i nie było jeszcze Pana Jezusa i nie było Matki Bożej. Dlatego dzisiaj, 8 września, jest piękne święto, o którym my często zapominamy, nawet jako chrześcijanie, nawet jako katolicy. Jest dzisiaj święto narodzenia Matki Bożej, urodziny Matki Bożej. Maryja dzisiaj się urodziła. Co to dla nas znaczy? To tak, jakby to małe dziecko, które nie potrafi pływać, wzięło kapok i w tym kapoku było już bezpieczne. Wiemy o tym dobrze, że wtedy, kiedy dzieci pływają różnymi sprzętami wodnymi, to muszą mieć ze sobą kapok, muszą mieć na sobie kapok po to, żeby mogły bezpiecznie pływać. Podziękujmy Matce Bożej dzisiaj za to, że jest dzień jej urodzin, że ona przyjęła Pana Jezusa i że każdy z nas, nawet nie potrafiący tak dobrze na tym świecie żyć i pływać, ma przy sobie Matkę Bożą, która go chroni i która chce, żeby bezpiecznie dopłynął do portu, którym jest Królestwo Boże. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie o Matce Bożej. Cześć. A karacina sama mila makamki, jura malakas ma wzięli frajsakina sama mila makamki, maf marte.